Ośrodek sportu rekreacji dla wszystkich, dla was wypatrywania, trasy biegowe w lesie, bieżnia, także zapraszamy nie tylko na tą cykliczną, mam nadzieję, że już od dzisiaj imprezę, czyli zawody, ale na co dzień. Bardzo dużo twarzy, które tu widzę, to widzę codziennie, że chodzą, korzystają, a jeżeli ktoś nie korzysta, to ja z całego serca tutaj zapraszam wszystkich. Dzisiaj sobie nasza klika na zaulisku osirfika. Dzielny dom pomocy dziś startuje, wszystkich innych wyeliminuje. Mamy tutaj przedstawiciela. Nasza rada już działa kilka ładnych lat. Pan Karol jest następnym przewodniczącym. Pan Karol Kosiacki, przewodniczący Rady Seniorów miasta Tomaszów Lubelski. Dziękuję bardzo. Bicie brawo, bo ja trzeba. Chciałem podziękować wam wszystkim tu zebranym. Chciałbym podziękować tym, którzy przyszli oglądać kibicom. I chciałem podziękować organizatorom, bo mój patronat to w zasadzie taki duchowy, to są i pan dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i jego załoga, i pan dyrektor OSIR-u, który Mirosław Fus, który, dzięki któremu w ogóle tu stoimy, i kolega Piotr, który zajmuje się animacją. Słuchajcie, zabiorę głos po raz kolejny. Ja wiem, że niektórzy mają dosyć mojego głosu, ale to wy tworzycie tą atmosferę i cieszę się, że mogę organizować i tutaj za pomocą IMOPS-u tych wszystkich instytucji, których wymieniliście, dla was stworzyć takie miejsce. Za rok spodziewam się 20 drużyn i mam nadzieję za pomoc MOPS-u, Urzędu Miasta i dyrektora oczywiście OSIR-u i przyłączyć się, zapraszam wszystkich z okolic Roztocza. Mam nadzieję, że następną zrobimy większą. Na cześć waszą. Hip hip! Hip hip! Hip hip! I to są emeryci po 60 roku życia, niektórzy z pierwszą grupą, słuchajcie nawet. Dziękuję wam za emocje, było bardzo miło. Zaraz ogłosimy wyniki. Oddaję głos Karolowi. Dzięki wam bardzo. Ja się do tego wszystkiego dołączam i chciałem jeszcze panu burmistrzowi chwilowo nieobecnemu, ponieważ dzięki jego podejściu do troski nad sprawami ludzi w wieku senioralnym do takich imprez dochodzi. Ja mam przekonanie, że będzie to impreza cykliczna, czyli spotykamy się w przyszłym roku, to już jest w zasadzie bankowe na 100%. I chciałbym wam wszystkim jeszcze raz podziękować i gratuluję formy, pogody ducha i gratuluję wiedzy, bo słyszałem tam bardzo dobre odpowiedzi i bardzo wam dziękuję. Proszę państwa, ja myślę, taki drobny element integracyjno-prywatny. Ten ktoś, ten mały skoczek, który jest troszeczkę mniejszy ode mnie, gdzie on jest? Jest. Piotrek, wczoraj skończył 40 lat. 100 lat! 100 lat! Słuchajcie. Stawię was do ładnej dekoracji. Bardzo dobrze. Dobra.
Proszę Państwa, mam nadzieję, że za długo nie czekacie. Właśnie zakończyła się konferencja, na której niestety musiałem być. Oczywiście sercem i myślami byłem z Wami. Cieszę się, że jest wśród nas wielki przyjaciel, wójt gminy Suszec, Zbigniew Natycki. Witam bardzo serdecznie. Duże brawa dla Zbyszka. Zbyszku, ja nie widzę w Twoich oczach zazdrości, gdy widzisz tę bieżnię. No, jest trochę zazdrości. Proszę Państwa, gratuluję Państwu wszystkim. Wy jesteście wielkimi bohaterami tej pierwszej senioriady. Gratuluję Wam i za chwilę będziemy przeżywali uroczystość dekoracji. A później pewnie jeszcze Zbyszek będzie chciał coś powiedzieć po dekoracji. Już przemawiał. Już przemawiał? Tak. Już. Dobrze, to teraz Karolina poprowadzi dalszą część. Nie, teraz... Pewną dozą takiego ryzyka przekazuję Polskowi. Proszę Państwa, głos seniora ufundował puchar dla najlepszego zawodnika senioriady 2023. Brawa, a tym najlepszym zawodnikiem jest pan Stanisław Misztuk. Jesteś, Stasiu. Polski Czerwony Krzyż, chodź, Stasiu. Misztuk z drużyny. Mirosław, dobra, chodźcie, chodźcie. 82 lata, głos seniora. Słuchajcie, w tym wieku być taka kapitan. Tak jest, brawo! Nie należy być aktywnym. Gratuluję panu bardzo serdecznie. Obiecuję, że pójdę w pana ślady. Słuchajcie, i medal na... Brawo! Za chwilę będzie następna nagroda. Aktywny senior. I został nim pan Stanisław Kołodziej. Klub seniora PCK, już prezenty idą. Już nagrody i puchar. I medal. Następny aktywna seniorka. Słuchajcie, najlepiej minę ciągną, trzona was z nami tu na tej murawie, na tartanie codziennie. Brawo dla Stasia. Stanisław Kołodziej. Brawo, Stasiu! Aktywna seniorka, dzisiaj ranna, tak trenowała pani Wiesia Rusin. Zapraszamy aktywną seniorkę. Wiesia, za te wszystkie pioty. Dzisiaj reprezentująca Dzienny Dom Pomocy z pierwszą grupą inwalidzką. Proszę Państwa, gdy otwieraliśmy senioriadę, zobaczyłem Wiesię Rusin i tak gdyby mi ktoś powiedział, słuchaj, wytypuj najbardziej aktywną seniorkę na samym starcie. Wiesiu, postawił na Ciebie. Dziękuję. Brawo, Wiesiu, brawo! Słuchajcie, czy znacie Wiesię trochę? Czy są jakieś rzeczy, jakieś umiejętności, których Wiesia nie posiada? Wszystko ma. Gratulacje. Okej, nawet skręconą kostkę, brawa dla Wiesi, aktywna w każdym klubie chyba była. Tak jak wspomniał burmistrz. Brawo, Wiesiu, dziękujemy za te twoje poty. Dobra, najlepszy klub kibica, kto chce być? Okej, wszyscy byliście nieźli, ale z rąk burmistrza Dzienny Dom Pomocy Tomaszów, czyli tak zwany Krzeszowiec, zapraszam po nagrodę. Oni się nie ujawnili niedawno, od roku działają. Działając z projektów innych, cieszę się, że ożył Krzeszowiec. Gratulujemy Ci bardzo. Okej, tutaj z rąk trenerki, przejmie trenerka. Trenerka, nie najmłodsza uczestniczka. Dziękujemy Dziennym Dom Pomocy. To wygląd dla całego zespołu. Dobra, zaczynamy od pierwszego czy od ostatniego miejsca. Co wy na to? Dla nas wszyscy byliście pierwszymi, ale ósme miejsce zajął Dzienny Dom Pomocy z Jędrzejówki. Najstarszy, chodźcie. Zapraszamy pod dyplom Jędrzejówka. Chodźcie, pokażcie się tutaj.
Słuchajcie, na cześć Jędrzejówki. Hip hip? Hura! Hip hip? Hura! 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 Przepraszam, 9 miejsce, bo mi się tu coś szybko ogłosiło. Było 9 minut. Dziękuję za wspomnienie. 9 ślubów. Jędrzejówka, zapraszam do wspólnego zdjęcia, stańcie tutaj. Spod Karpacia na Rol, też tam działają prężnie. Zaprosiliśmy też z innego województwa, chcieliśmy zobaczyć, czy bardziej skaczą, tak? Był mistrz, był przez chwilę, ale akurat na konkurencję przyszedł, nie chciał brać udziału w konkurencjach, uciekł. Dobra, mamy medale i to... Gratuluję. Słuchajcie, przypominam jeszcze, że jutro o 17 w bibliotece spotkanie z księdzem. To będzie piękna książka, prawda? Plus będzie można coś zjeść. Coś na ząb. Księdzem Tadeuszem Gulsem. Książ Tadeusz Guls, tutaj jedna pani mówiła, prawniczka, nasza pani mecenas, że był jej promotorem. Tak, ona nam pomaga. Te regulaminy, to wszystko to tutaj zasługa tej pani. Dużo osób nie widać, ale może powiem, kto ósme miejsce z tych przeczyta tam. No kurde, wiecie kto? Wiecie kto? Te rażące, krew w żyłach i w koszulkach. Susiec! Ósme miejsce. Ale emocje. Susiec! Brawo, Zuzka! Gmina Susiec! To dużo osób z różnych stron. Chodźcie, suselki nasze. Zapraszają, mówią, na grzyby zapraszają. I mówię tak, jak zajmiemy ostatnie, to nie masz żadnego grzyba w sercu. Brawo dla rażących. Słuchajcie, to reżyser samych swoich. To wspaniałe miejsca. To nasze szumy. To nasz odpoczynek. Ja kiedyś w chaosie pracowałem, to zawsze do Suszca przyjeżdżałem odpoczywać. Prawo dla Suszca, jakby nikt inny, no jak szef susiecki wraz z naszym byłym mistrzem. Pięknie dziewczyny. Przygotowuje się później kolejne miejsce, czyli 7. Oni mieli najdalej w tamtą stronę do Uchówka. Zapraszam Jarczów. Chodźcie gani, na cześć Jarczowa hip hip. Mamy wszystkim, kibicujemy wszystkim, Jarczów. Mogę coś się zapytać? Ale susiec się chce przytulać. Jarczów jest, bo nie widzę. Nie dużo brakuje. Gdzie mamy Jarczów? No jest pierwsze, Maryś. Okej, jesteście. Ale susiec się rzucił na naszą władzę, zobaczcie. To my przywieziemy, Marysiu. Dobrze. Każde miejsce jest bardzo dobre. Kolejny Jarczyk, brawo, brawo. 7. 7 jest zasłużone. Ale walczyli w linię, widzieliście? O, niektóre osoby były nawet leżące. Ale zawzięcie. Pani Swietłana to dzisiaj też błyszczała jak zwykle. Także fajnie, że mamy takich prowadzących i dużo ukrytych talentów. Dobra, poza Jarszowym, jak już mówiliśmy o pani Swietłanie, to zespół Harmonia, czyli 6 miejsce. Gratuluję. Przygotowujecie, że... Na cześć Harmonii, zespół działający przy Tomaszowskim Domu Kultury. Hip hip? Dobrze, ale dzisiaj były emocje. Był pokaz karate. Była gimnastyka i byliście wy przede wszystkim, bo to wytworzycie tę atmosferę. Zespół Harmonia. Brawo. Dziękujemy Jarczowowi za wspólne. Harmonia. Jeden zespół, który z Tomaszewskiego Domu Kultury przyjął wyzwanie, żeby na naszym tartanie. Z rąk burmistrza i władz trzymajcie dziewczyny. Dziękujemy za udział. No i kolejni. Oni zawsze pomagają nam. To koło diabetyków jest zawsze z nami. I zawsze przy nas. Zaraz po harmonii z punktacją od harmonii różniącą się jednym punktem. 54 punkty zdobyli nasi tak zwani cukierki, a mianowicie... Czekaj, pozwól nam kluczowić tak szybko. Okej, to ja mogę gadać w końcu. Dobra. Zobaczcie, zamówiliśmy ptaki. To oznaka, że trzeba w piecu palić, że trzeba kalasony, poleciały żurawie. Okej, okay, także przepraszamy szafę. Diabetycy, chodźcie na cześć diabetyków. Hip hip?
Oni są zawsze. Na każdym festynie możemy na nich liczyć. Zawsze robią pomiary. Robią pomiary. I dbają o to, by na sztukier, wykonometry, wszystko można dostarczyć. Działał też radny Rady Seniora, tam Kosiocki, nasz Karol, kolega, teraz działają i inni, ale duchem i ciałem jest zawsze jest Ula. To osoby, których nie widać, ja im bardzo serdecznie dziękuję za organizację tego. Przybył do nas pan Jacek Pawłowski, pan może jutro o prezie powie krótko więcej informacji niż ja. Tak, dziękuję bardzo. Już pan profesor Zawiśla zapraszał, ja tylko powtórzę. Jutro o godzinie 17, kto może, kto żyje do Biblioteki Miejskiej, spotkamy się tam na promocji książki, którą będzie można za darmo dostać, na uczcie, którą pan poseł tam funduje, na spotkaniu z panią Sołą, która piękne fotografie przedstawi z Roztocza i samo spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej zawsze należy do udanych i bardzo serdecznie państwa wszystkich zapraszam. I uwaga! Będzie teraz czwarte, tak? Czy kogoś pominąłem? Dzienny dom Jędrzejówka, Susiec, Jarczów, Harmonia, Diabetycy i teraz Dzienny dom pomocy Tomaszów. Zajmujecie kolejne miejsce, czyli czwarte. Wyjdźcie i brawa do... Czwarte miejsce, Dzienny Dom Pomocy, mieszczący się w Krzeszowcu, osoby z pierwszą grupą inwalidzką, wszyscy tutaj i działający w Krzeszowcu, w spółdzielni mieszkaniowej. 30 osób, brawa dla nich, także widzimy przede wszystkim pani Wieczoru Sineczko tutaj, jako... Ale to pani przekazuje. Na piśmie będzie, na piśmie zdaje, gratuluję za potwierdzenia. Jeszcze nie mogę, także jeszcze. Już naprawiamy. Może Kartur, nie? Jeszcze powiem, Dzienny Dom Pomocy Jędrzejówka 8 punktów, Sąsiad 49, Jarczów 53, Harmonia 54, egzekwo z diabetykami. Więc można powiedzieć, że mieli egzekwo to samo miejsce. I Dzienny Dom Pomocy 57. I uwaga, zostały nam 3 próby. Słuchajcie państwo, nadeszła wielkopomna chwila. Wszyscy drżą. Kto jest na trzecim miejscu? Kto jest na trzecim miejscu? Mam pewne przecieki. Trzecie miejsce w pierwszej senioradzie Tomaszów Lubelski, Jan Ludomino 2023 zajął klub seniora LPM Plus Tomaszów Lubelski. Zapraszamy tutaj na podium. Zaraz. Nie ukrywam, że to koszula bliska ciału działający w ramach klubów Tomaszowi Lubelskim. Pani jest, że tak powiem, dla mnie najbliżej. Szanowni Państwo, RPM Plus, Klub Seniora, gratulacje. Pewnie wszyscy się zastanawiają, skąd ta nazwa RPM. Bo ja wiem, że klub pewnie jest z Lubyczy, to odczytuję, że Lubycza to miasto, tak? Proszę Państwa, lubimy to miasto, lubimy każde miasto. Gratulacje, że w ten sposób promujecie też Tomaszów Lubelski. Super, witać gorące dziewczyny. Duże brawa, RPM Plus. No i duże brawa dla dyrektora Adama Skorniewskiego, dla którego tutaj jest koszula, która jest mu bliska, bliska jest jego ciała. Na cześć Puerto! Adam na podium. Hip hip! Powiedzą nogę, bo jeszcze parę razy. To co przed chwilą Burmistrz powiedział, lubię to miasto.
Lubicza, to miasto. Lubicza Królewska, zapraszam serdecznie do Polski! Jak zapowiedział burmistrz Lubiczy, łatwowskiego nie oddamy, bo mamy nazwę Królewska, tak? Drugie miejsce królewskie, brawo dla Lubiczy, na cześć Lubiczy, kipki? Okej, no i słuchajcie, nie trzeba umieć liczyć, żeby powiedzieć, który klub zajął pierwsze miejsce. Ja kiedyś ten klub dosyć dobrze znałem, w nazwie ma krzyż i działał na tutaj, kiedyś bił go w trzecie miejsce, mają najlepszego zawodnika. Po części powiem, dobrze było z każdym rywalizować, wszyscy jesteście wygranymi, ale kogoś musieliśmy postawić na tym podium. Chcecie korzystać z muzyki jak najbardziej, można pozostać, pobawić się na naszym obiekcie. Wiem, że Dziany Dom Pomocy robi ognisko, też na Siwej robicie. Na Siwej Dolinie chcecie się grzeć, tak, też tam będą. Także na cześć, Lubiczy. Hip hip! Bardzo ładny i oddaję mikrofon, miejsce pierwsze. Słuchajcie, jeszcze was troszeczkę przytrzymamy w niepewności, kto zajął pierwsze miejsce, koniecznie nie domyślacie oczywiście. Ale mamy jeszcze, wstrzymujemy oddech, mamy dwa podziękowania dość szczególne, bo to też osoby, które się bardzo, bardzo mocno zaangażowały z naszego środowiska, jeśli chodzi o tą całą pierwszą Senior Radę. Mam nadzieję, że się nie wypaliły te dwie osoby i pomogą nam w najbliższych latach, dziesięcioletach, latach, dekadach najbliższych. Panie burmistrzu. Podziękowania dla pani Danuty Cabanek za aktywność i niesienie pomocy koleżankom i kolegom i koleżankom z klubu seniora LPM Plus na Maszowie Lubelskim. Pani Danusiu, zapraszamy panią. To proszę przekazać, że i podobne podziękowania za działalność artystyczną na rzecz klubu seniora LPM Plus. Nie za prywata tutaj taką publiczną. Dla pani Romany Chmiel. Jest pani Romana. Pani Romano, to właśnie się powinien domyślać, że to pani. Gratulacje, dziękuję pani bardzo serdecznie. Ktoś pani zaśpiewa później, zaraz sobie. Proszę państwa, i pierwsze miejsce w pierwszej senioriacie. Już historia się tutaj na naszych oczach dzieje. Klub seniora Więcej Czadu PCK Tomasza Góreckiego. Proszę państwa, na czas trzeba uważać, jak jest tego za dużo, ale tutaj mamy więcej dobra, czasu. PCK. Duże brawa, jeszcze raz. Mam do wyboru, co chcecie, mikrofon czy puchar? Gratulacje. Wielkie dzięki. Słuchajcie, ja tak tutaj staję, może byśmy jakąś wspólną piosenkę zaśpiewali, tylko nic mi nie przychodzi. Ma ktoś jakiś pomysł? Nie mamy jakiejś piosenki senioralnej, trzeba by coś napisać. O Romę będziemy prosić o to, o jakieś piosence. Chwila dla paparazzi, dziękuję Domu Kultury Tomaszów, który już jest otwarty. Za tutaj będzie wszystko w telewizji. Pani Ewa nas tutaj prześwietliła i nawet niektórym udzielali wywiadu. Ja wam dziękuję za pierwszą, że jesteście, że tyle klubów przybyło. Naprawdę na pierwszą senioradę to jest nieźle. Na drugi raz będę wiedział, o co będzie się pytać i jak się kłócić. Także będę przygotowany. Brawo, brawo dla wszystkich i myślę, że wspólne zdjęcie jeszcze wszystkie drużyny Słuchajcie państwo, jeszcze chcielibyśmy tutaj też wręczyć medal, bardzo zaszczytny medal panu Karolowi. Przewodnicząca Rady Senior, chodź Karol do nas. Słuchajcie, to są inicjatorzy tego spotkania, wydarzenia i nie ukrywam, że płacący. No i oczywiście ten, który... Duże brawa dla Karola Kosiackiego. A tam
Sobiński już otrzymał i wszystko osoby, które pomagały, to mogą sobie się wrócić i medale otrzymają. No i została jeszcze jedna osoba, która nie otrzymała medalu. Po długich debatach, konsultacjach i w ogóle po ciężkim dniu doszliśmy do wniosku wszyscy, że nie otrzymał pan burmistrz Żukowski. Pomysł na co to nasze uczni, pan Wojciech Żukowski, dzięki któremu są te obiekty, dzięki któremu są u nas wydarzenia bardzo duże, cały czas. Żeby ci to nie szło w krew, że się będę tobie kłaniał. Bardzo dziękuję. No właśnie, to jest jeszcze parę osób. Proszę Państwa, pan Wójt już otrzymał medal. Jacek Pawłowski, tutaj obecny też. Bardzo proszę, bilet darmochwał. Jacek Pawłowski. Słuchajcie, teraz będziemy, słuchajcie, będziemy świadkami. Zaraz, jeszcze jeden medal. Proszę jeszcze jeden medal i podziękowanie dla pana dyrektora Mirosława Fusa. Ja myślałem, że sam sobie nałożę medal, ale nie. Słuchajcie, nie wiem, nie widać, na to jest Ula Szałapska, mamy jeszcze jeden medal. Haciulu, tutaj za twoje to latanie, za twój telefon od rana do wieczora, w sobotę, w niedzielę. Słuchajcie, większość ludzi tam się... dziękuję panu radnikowi, dziękuję wam, że jesteście i to dla was powstają te kluby. Proszę coraz państwa, jest jeszcze jedna osoba, która jest, widzę w tym momencie, bardzo smutna, bo już się straciła nadzieję, że otrzyma medal. A też zasłużyła przedstawicielka mediów, by nas nie obsmarowała, jakby nie otrzymała, pani Ewa Manasterska. Chodź Ewa, chodź, dostałeś medal, zasłużyłaś. Lata z imprezy do imprezy. Brawa, Duszy! Brawa. Nowa twarz Domu Kultury wspomaga nasz dom. To jest ta ładniejsza twarz Domu Kultury. Jeszcze jedna prywata. Faktycznie nie ukrywam, że MOP się zaangażował, ale też wszystkie inne jednostki. Takim motorem napędowym wszystkie kwestie zniszczała, wyganiała, kierowała ruchem. Bożena Węc i dziewczyny. Ale pozostałe panie, wiesz, masz przechodzenie. To jest także Bożenka, o właśnie. Słuchajcie, niedługo nam się boisko za małe trochę. A pani mecenas, zapraszamy dla panią mecenas. Pani mecenas, to na reklamie spisała ta kultura. Pani mecenas, jeżeli ktoś chciałby jeszcze otrzymać medal, to chyba będzie musiał już się niestety obejść samą chęcią, bo zdaje się, że się skończyły. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję. Ogromne brawa dla kibiców, którzy tutaj tak wiernie kibicowali. W takim układzie, panie burmistrzu, zapraszamy wszystkich na tą stronę do wspólnego zdjęcia. Bogusia też jest. Zapraszamy wszystkich. Zapraszamy tutaj też. No, medalu już nie mamy. Wszyscy można usiąść na tartanie. Też. Usiąść słabo, tylko raz. Słuchajcie, zrobimy sobie okrzyk seniorada na 3-4, żeby nas niebo słyszało i później przychylne było co do pogody i co do reszty, dobra? Zrobimy próbę. 3-4, senior. Dobra, może trochę głośniej kibice nam pomogą. 3-4. Było nieźle, to na cześć was wszystkich. Hip hip! Hurra! 9 drużyn, tak tworzy się historia, już nic nie mówię. Proszę burmistrz. Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że kibice, jeżeli macie ochotę, to możecie dołączyć do nas. Naprawdę zapraszamy, bo to zdjęcie obiegnie teraz wszystkie tytuły wszystkich gazet. A na pewno na roztoszu? Okej, kto nas lubi, może klikać. A ta tańcówka dzisiaj. I dopiero zaczynamy. Na cześć organizatorów i seniorów hip hip. Hip hip. I niech nas w niebie słyszą.
Słuchajcie, machamy wszyscy i pozdrawiamy, oby nikogo nie zabrakło. Widzimy się na większości imprez Dom Kultury Otwarty. Przypominam, biblioteka, jutro godzina 17, będzie poczęstunek, będzie nawet ksiądz, będą książki. Zapraszamy do naszych miejsc, w których spotykamy się. I teraz na cześć wszystkich. Hip hip! Hip hip! Hip hip! I dziękuję wam bardzo. Pierwsza seniorada zakończona. Brawa dla was. Bardzo państwu dziękuję.